Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Nie było mnie tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo, ale mam nadzieję, że nadal mnie pamiętacie. Przychodzę dzisiaj do Was z przepisem na najlepszy wegański sernik, jaki kiedykolwiek jadłam, jakikolwiek zrobiłam. Wiem, brzmi to bardzo nieskromnie, ale naprawdę musicie przetestować ten przepis. Jest dodatkowo bardzo, bardzo prosty, wystarczy wszystkie składniki zblendować. I możecie użyć tutaj oczywiście jakiegoś bardziej zaawansowanego malaksera, który będzie łatwiej, ale zwykły blender ręczny również sobie z tym poradzi. Tak więc tutaj jest ten piękny i przepyszny sernik. Jest z nutą cytryny, ponieważ jest tu sok z cytryny i skórka z cytryny. Sernik może być oczywiście w pełni wegański i dodatkowo w pełni bezglutenowy. Jako, że jest to pierwszy film od bardzo dawna, to bez zbędnego gadania zapraszam Was do przepisu. Do misy blendera wrzucamy herbatniki. W moim przypadku są to herbatniki wegańskie i bezglutenowe. Następnie dodajemy wegańskie masło lub olej kokosowy. Wszystko dokładnie blendujemy, aż uzyskamy masę ciasteczkową. Odkładamy ją na bok. W międzyczasie czyścimy blender i dodajemy orzechy nerkowca, mleko kokosowe, całą puszkę, jogurt kokosowy, słodzik, w moim przypadku erytrytol, wlewamy sok z cytryny, skórkę z cytryny, mąkę ziemniaczaną, aromat waniliowy oraz sól. Wszystko dokładnie blendujemy. Tutaj zależy nam, żeby masa była jak najbardziej kremowa i aksamitna, ponieważ dzięki temu uzyskamy konsystencję sernika, no i po prostu będzie on przepyszny. Następnie przekładamy naszą masę ciasteczkową i wykładamy nią formę wcześniej wyłożoną papierem do pieczenia. Chcemy, żeby zarówno spód, jak i boki formy były dokładnie wyłożone. Wlewamy na to naszą masę sernikową i wystarczy teraz tylko nasz sernik upiec. Pieczemy około godziny, tak żeby masa nie była już płynna. Pod koniec czasu pieczenia wbijcie wykałaczkę w środek sernika i zobaczcie, czy nie jest zbyt mokry. Odstawiamy do wystudzenia, a następnie wkładamy do lodówki, ponieważ najlepiej smakuje, gdy jest dobrze schłodzony. Myślę, że zasmakuje również dzieciom, ponieważ wszystkie dzieciaki, które ten sernik próbowały, były w niebo wzięte. Polecam przetestować na zbliżające się święta. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście tak jak zwykle, jeśli przetestujecie przepis, oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Możecie również wejść na mojego bloga, tam znajduje się jeszcze więcej wskazówek do przepisu. No i w sekcji komentarzy możecie dodawać zdjęcia Waszych ciast, do czego zawsze serdecznie zachęcam. No i widzimy się na wszystkich kanałach społecznościowych, to już wiecie. No, do zobaczenia, hej! A, jeszcze jedna rzecz, takie malutkie lokowanie. To jest przepis, który pochodzi z mojej drugiej książki, która jeszcze nie została wydana. Jeśli ten sernik Wam się spodoba, to możecie oczekiwać, że w mojej drugiej książce będzie jeszcze więcej takich perełek.